Jesteśmy jak Kolumb, który postąpił stopę w Ameryce i myślał, że to Indie. No. Tak samo my w ogóle jesteśmy tu, nie wiemy o co chodzi, tylko się domyślamy. Siemanko, witamy na kanale WK Dzik. Dzisiaj jest najlepszy odcinek roku, ponieważ będziemy nagradzać osoby, które należą do sportowej Polski, które mają profilowe dzika u siebie. I to jest chyba najfajniejszy format odcinka, bo możemy zrobić prezenty, a jednocześnie nie musimy pisać scenariusza, ani w ogóle myśleć. Czyli do końca roku... A to nam ciężko przychodzi. Czyli ostatnio. Do końca roku już nie będzie lepszego filmu, a jest styczeń dopiero. Chyba że zrobimy drugi taki film. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba taki format. Robimy to w ten sposób. Przeglądamy karty na czasie, wybieramy losowo film, a może wcześniej powiedzmy, jaka nagroda leci, żeby ta nagroda się tu pojawiła i żeby ktoś teraz widzieli ludzie, co wygrywają. Co byście dali? Białko? Białko i kreatyna, nie? Tutaj o. Śmiesznie Robur powiedział. Białko i kreatyna. Taki zestaw niech się pojawi tutaj i przeglądaj. Niech się pojawi. Wszedłem w kanał sportowy, objawienie zeszłego roku. O. Pierwsze na czasie. Cały czas kanał sportowy. Szukamy jest na w komentarzu dzika, tak? Po prostu. Tak, no. Myślisz, że będzie na 100%? Jeżeli w nazwie kanał jest sportowy, no powinien być. Moim ostatnio był zdaniem. Pierwszy albo drugi, jak patrzyłem, ale już go coś długo nie ma, tego dzika. No to trzeba przypomnieć. Naszym komentatorem. Ale też dawno nie mówiliśmy o tym, że link do dzika jest w opisie naszego filmu, więc każdy, kto chce wziąć udział w kolejnym takim filmie, to możecie sobie dziczka pobrać z opisu. Tak jest, ale zobacz. Wstawić na profilowe. Zobacz. A i też dziczek na naszych live'ach często jest brany pod uwagę. Jak na live'ach nagrody rozdajemy. O, no właśnie. To głównie, jest ważne, głównie częściej, na live'ach. Częściej tam. Live'y są sztywniutko, tak? Co miesiąc teraz? No. Sztywniutko. Sztywniutkie są. Yeah! Morsowałem, Jansówka morsował jak Robur. Pozdrawiamy Jansówka. Może to fake konto Robura. Może tak. Tak. Dobra, czyli jest oczywiście dzik na pierwszym miejscu Jan na czasie. Jansówka, pozdrawiamy, dziękujemy za reprezentację. Zobaczcie, Paulo Sousa jest pierwszy na YouTube. Jakiś trener, jakiś Paulo coś tam, piłka nożna jakaś, nie? A Sosa to się fajnie robią, fajnie robią sport, fajnie promują sport, robią rozrywkowy kanał i wchodzą pierwszy na czasie z takimi specjalistycznymi tematami. No dla mnie coś to jest pięknego fenomen. Dla mnie. To jest zrobione wiadomości sportowe dla YouTube'a właśnie. No. Idealnie zrobione, na luzie trochę. Tak, chłopaki... Nie jak z telewizji sztywniutko, że złego słowa nie można powiedzieć. Chłopaki coś tam, już się zmęczyli, no Borek już był zmęczony tym Polsatem, teraz na luzie tam sobie leci, traktuje to jako zabawę i zobacz. No piękny pierwszy na kanał czasie. Sportowy, piękna sprawa. Da się dostosować, da się wszystko, trzeba to drugi zrobić. Kanał sportowy na czasie. Dawaj, wchodzimy po kolei. Dobra. Teraz może ubranie, co? Może sportową Polskę, skoro na kanale sportowym. No. Sportowa bardzo Polska. Bardzo fajny pomysł. I skarpetki sportowa Polska, i shaker sportowa Polska. Opaska sportowa Polska, i czapka sportowa Polska. Wszystko sportowa Polska. Nie znajdziesz wiem. Tego dzika, czy nie znajdziesz? No nie wiem, co tak długo to trwa, poczekaj. Piąty na czasie, kanał sportowy? Tak, teraz tak, numer 5. Ja znalazłem. Jest! Mamy. Kasia Skarżyńska. Mamy. No. Odpal. Lecimy do ten Netflix. Do Netflix powiedziałem? Bo tu masz Netflix na ekranie. Robert Grün sprzedał firmę za 36 milionów dolarów. Widzicie? Natural Born Leader i Testowiron. O, Testowiron to jest nasze dzieciństwo. Znaczy nie, dzieciństwo mieliśmy wtedy 23 lata, do ale dzisiaj go cytujemy. Dzieciństwo YouTube'owe, nie? Ale ja myślę, że dużo ludzi nawet go do dzisiaj cytuje. No i gdzie on jest? Jeżeli wiecie, ludzie, gdzie jest tutaj. Testowiron, napiszcie w komentarzu. Na ławę, ja chciałbym na ławę, żeby Testowiron przyjechał. Na pewno nie ma go tutaj. Lecimy dalej. Najlepszy troll stulecia. Kruszwil się inspirował Testowironem. Na 100% to powiedział to? Nie, ale to aż nie ma co ten. No tak. Tak. No na pewno się Testowironem zaczerpnęli. I zobacz, zadziałało po 10 latach. Ciach! D6. Ciekawe, co to oznacza ten nick. Pozdrawiamy. I co tutaj by leciało? Właśnie, co by tu leciało? Ja bym dał koszulkę Grip. Grip, teraz. Tak. Robert Grip. Nasze tematycznie, jedno dokładnie. Z nowszych osiągnięć. Pod kanałem Gripa. Plus ile do wyciskania? Tak szczerze, nie żeby przesadzić. Nie, no plus jeden ruch jak chuj. Plus no. jeden ruch. Ty. Podobał mi się też odcinek, jak Szok. Do streamerów wysyłaliśmy, którzy robili ćwiczenia. O. Napiszcie, czy chcielibyście drugi odcinek, jak donatujemy streamerów za...
Wspieranie sportowej Polski. Kanał Prostracja. Ciekawe, czy tu doszedł dzik. Nie, ja sądzę, że nie. Jak obstawiacie ja na Prostracji? Wyjaśnienia w sprawie True Beauty. Nie, będziesz godzinę tak? mieli. Ja myślę, że będzie jakaś Malwina na przykład z różowym dzikiem. No to lecimy. Ogólnie pierwszy raz widzę kanał, jak coś. Co, to jest, co znaczy prostracja? W ogóle nie znam tego słowa. Odcinek będzie trwał godzinę, bo owca wszedł na film o True Beauty. Ale ja wiesz, że jesteś tutaj, dziku. Nie ma cię tu, ale jesteś gdzieś niżej. Nie ma cię za tu. Za ile przeciągnie nie będzie? Owca lożko jest. Owca Higgs. Szanuję, że normalnie się przyznałeś do błędu, zamiast bez sensu rożyć i robić dramę. To była jakaś drama, wiecie, o dziewczynach, dlatego nawet jestem. Nie wiemy. Jestem po prostu mega ciekawy, czy aż tutaj by dzik się znalazł, nie? No. W dramie dziewczynowej, aż bo tu tutaj? Typowo zobacz, same dziewczyny komentują, no, nie? Tak, tak. To jest świat, do którego my nie wkroczyliśmy nigdy. Takie niedźwigające. To jest, jesteśmy jak Kolumb, który postąpił stopę w Ameryce i myślał, że to Indie. Mhm. Tak samo my w ogóle jesteśmy tu, nie wiem o co chodzi, tylko się domyślamy. Postąpił źle. Nie macie tu dziku. Ale nikogo nie wybijemy, spokojnie. Jeżeli będzie dzik u którejś tutaj pani, to dorzucamy nagą fotkę Sakera do czego? Do leginsów, do leginsów dzik. Do nowych tych czarnych, błyskowych leginsów z kolekcji Girls. Dobra. Która pani będzie miała wieczór zrobiony, zobaczmy. Nie macie tu dziku. Rację, trzeba to powiedzieć. Pączek chyba ma rację. Nie ma go tu. Nie macie tu dziku. O co chodzi? Fajny miniatura. Dobra, tutaj. Jest miniatura, jakby Wardenga zrobił, a to zrobił mikser. To jest ogłoszenie, bo ja oglądałem, że mikser wraca na YouTube'a. I będą już dwa filmy tygodniowo. Ledwo zniknął. No taki krótki urlop. A kto to jest mikser? Co ty? Pyk! Jest! Ryłek od razu. Przecież wiesz, kto to mikser. Co dla Ryłka? A to ten. Dobra, mi się mylą już te nazwy. Ale ty mało oglądałeś chyba ekipę. Dla Ryłka co? 80 milionów. A czy nie, jest szansa. Zrezygnowaliśmy za bardzo z tych. Ty, kusi mnie, Owca, nie daliśmy nagrody. Nagroda jest prosta. Nowy zestaw Lampas? No. Koszulka, spodnie? Ej, tak. Patrzę Billie Eilish. Czemu szukasz tam, gdzie nie znajdziesz? A wiecie, że tak jak Robur zapomniał miksera, to ja totalnie poza tym, że istnieje ktoś taki jak Billie Eilish, to ja nie wiem, kto to jest. Może ani jak wygląda, ani jak śpiewa. No wiem, że to piosenkarka, ja ale tylko tyle wiem. Mogę zwrócić waszą uwagę czemu na wchodzisz? Nazwisko i imię Billie Eilish, które jest idealne, tak jakby rodzice, poczekaj, żeby było rytmiczne, to nazwiemy ją Billie Eilish i będzie miała 38 milionów subów. Mi się kojarzy. To jest jak zaprojektowana gwiazda. Zaprojektowana była. Zróbmy normalną dziewczynę, która będzie gwiazdą. Mi się kojarzy z kompozytorem filmowym Benjamin Wolfish. Dobra, no nie ma no nie dzika, ma pod no. Billie Eilish w ogóle. Ty w ogóle wybierasz takie, gdzie nie będzie. Wybierasz takie, gdzie nie będzie. Ja ci powiedzieć ci mam, gdzie będzie dzik. Jak nie ma pod blok ekipą, to jestem cfelem jebanym. Dobra? Marcin Najman, panowie Krzysia Stanowskiego nie było na Grochowie. No już był, no przecież to było oczywiste. OG Stone Collector. Co to jest fajna Stone ksywa. Collector? Kurde. Kolekcjoner kamieni. A co wysyłamy OG-emu? Kolektor. Ja bym, wiecie co ja bym mu wysłał? No. Slipy do spania. Jak już mówiliśmy tak intymnie, co będziemy robić. A czy ty mówiłeś, to bym mu wysłał slipy dzika do spania. No tak, no dlatego mówię, że slipy do spania dobra, bym wysłał. Fajna nowość, to nie są slipy, bardzo. To są spodenki. Spodenki do spania, bardzo nie wiem fajna, czemu tak no. Mówię o tych slipach. Mam to nie są slipy! Ale coś jeszcze jak już wygrał. No tak, i coś jeszcze dorzucimy. No to ja bym dorzucił zestaw witamin na sen. To duży, zdrowotny zestaw, to zestaw zdrowia. Nasze witaminy w zestawie. Spoko. No, to sporo. I będzie. Dobry korzeń, żeby tam kolegę albo koleżankę. To co, ostatni film? Tak. Robur, wybierz film. Nic nie wybrałeś, to wybierz teraz. Co sądzisz o tej miniaturze? Właśnie to miałem. To chcesz? No. Testujemy najlepsze wiralowe sztuczki z TikToka. Wyzwanie ze skanowaniem ciała od 123 Go. Wiecie o co w tym chodzi? No, to jest amerykański content języki na różne języki i zakładają kanały w różnych językach i im to wszędzie idzie. Też są. To jest niesamowity projekt. Kanały z ciekawostkami też ty są takie, nie?
Zajebiste. O co tu chodzi w ogóle? Poczekaj. Co to jest? Co, i co to jest? Znaczy, ale dziwne miny. Nie wiem, ale widziałem podobne filmy, tylko w innych strojach, wiesz? Były dziewczyny. Tutaj one grają, że nie umieją tego zrobić, tak? Chyba tak. A, że ktoś umie, a one nie. A w tych moich to jedna nie chciała, a druga ją zmuszała do tego. Bardzo dziwne rzeczy. Dziwne. Dawaj komentarze. Dobra, no ale tu nie ma dzika, no nie będzie go tu. I to jest koniec, no nie i ma przegrałem z owcą. No. To zróbmy pod naszym filmem top comment. Tak, no co bo musi jeszcze jedna nagroda być. No. Dawaj z gamingu może. WK Gaming, dobra. No, zobacz jaki krosik kanałów. Jesteśmy młody, perspektywiczny na WK Dzik jesteśmy. I mówimy reklamujemy o mniejszy kanał. Mówimy o WK Gamingu. Kurwa, książkowo. O kurde, Krystyna, musisz to zanotować. Z którego filmu robimy? Z jakiegoś... Ten, gdzie przegrałeś. Małeś? Śmieszna miniatura ogólnie. Zajebista. Dobra. O, nie tak łatwo, ty. Kto ma... Wiesz, bo... WK Gaming otrzyma nagrodę. Już bo najwięcej dzików było jak live'y robiliśmy, nie? Tak, no, widzisz? Sebix. Tak. I ten Najman na mini. Ale nie rób tak. A dajemy oczywiście, jeżeli to jest gaming, to dajemy Limitlessa przede wszystkim. Tak. I dajemy koszulkę Oj tak byczku plus jeden. Oj tak byczku. Tak. Właśnie to. Podsumowując, pamiętajcie... Sebix. Jeżeli chce wam się to i chcecie być potencjalnie właśnie w takim odcinku oraz na live'ach rozdajemy nagrody dzikom. Tak, to będzie nam miło jak ustawicie sobie na awatara dzika. Dzik jest do pobrania tutaj w opisie filmu na dole. Możecie sprawdzić czy Błażej porządków nie robił. Jak nie ma, to Błażej tam jakieś porządki robił. Ale będzie, wierzymy, że będzie tam ten link. Jak go nie będzie tam, to będzie znaczyło, że jest gdzieś indziej. I nie tam. Może na innym kanale, może na Instagramie. No taki dzik na profilowym daje niesamowite możliwości. Zobaczcie, ile rzeczy możecie osiągnąć dzięki temu. W ogóle sam prestiż. Tak. Pojawiacie się tutaj, dostajecie nagrody, no kurde. Ale na przykład ktoś zaczyna ćwiczyć i ustawia sobie tego dzika. I codziennie widzi tego dzika i tak to mu to przypomina, że o, musi ćwiczyć. Pamiętam, że i 10 lat później pamiętam, że sobie ustawiłem tego dzika, albo ma gorsze chwile i widzi tego dzika. Kurde, no. Trzeba iść zrobić robotę. Pana celu, kurwa. Widzimy się na pewno na live'ie. Ogłaszamy zawsze live'y merytoryczne na Facebooku, na Instagramie i wtedy z tych dzików będziemy losować nagrody. Tak jest. Następnym razem.